Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jak widzicie, cisnę sobie farmerem. To nawet zdrowo. Dobra droga, to można jechać. Jadę na pole sobie. Nie sam oczywiście, znaczy w ciągniku sam, ale z niejednym ciągnikiem na pole. Jedziemy sobie. Bronować sobie jedziemy. Ja jadę bronować farmerem, Paweł też jedzie bronować Lambo. To Lambo ma 10-polowe. Ja tutaj mam 5-polowe hydraulicznie składane, tamte są ręcznie. Co więcej powiem, a zaraz tata przyjedzie z nawozami, żeby posiać NPEK, wieloskładnik pod sprzężyto. Ten kawałek, co jedziemy, ma 5 hektarów. Słyszycie, jak farmer ryczy? Najgłośniejszy ciągnik chyba w wiosce albo w gminie. Taki ma tłumik, no i co mu zrobić. No właśnie, jedziemy pod sprzężyto szykować, tam jest zaorane. Paweł orał tam ten kawałek. W sumie to w większości zaorał, poorał, no ale nieważne. Pobronujemy to, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po razie, czy tam po styczniaki po dwa. I tyle w temacie będzie. Później pójdzie talerzówka z siednikiem i z tyłu wałek. Znaczy w sumie to dwa wały będą, bo jeden za talerzówką, z agregatem, drugi za siewnikiem. Bo to agregat próbowo-siewny. Będziemy siali tam sprzężyto. Plan był dzisiaj, żeby zabronować dwa kawałki, no i mam nadzieję, że to się uda. Szybko to pójdzie. Ubronowanie to dwa takie zestawy. Co więcej mogę powiedzieć, drugi kawałek też jest, będzie szykowany pod sprzężyto, ale i też pszenicę, bo tam jest 5 hektarów, to będą 2 hektary pszenicy, a 2 hektary, a 3 hektary pszenżyta. No i zostaną nam jeszcze borki. Na borkach będziemy mieli posiane żyto hybrydowe, sprzężyto oraz jęczmień jary. Jęczmień 3 hektary, żyta hybrydowego chyba 2,5 hektara. No i reszta sprzężyta, także tam jest 12,60, to liczy 12,5, to 2,5 żyta. To dycha zostaje, 3 na jęczmień, to 7 sprzężyta. Także w tym roku sprzężyta będziemy mieli 15 hektarów zasiane. Praktycznie wszystko pójdzie na sprzedaż. Lepiej przeżyto, bo przeżyto dobrze wchodzi, w miarę to łatwo sprzedać w dobrej cenie. No i ciśniemy sobie 43-45 maksymalna prędkość. Nie wiem, czy to jest prawdziwa prędkość, bo Johnem jadę 38,5-39. To jedzie podobnie, może troszeczkę nawet szybciej. Nie wiadomo, który ciągnik oszukuje. W każdym bądź razie tutaj droga nie jest zła, ta żwirówka, można jechać. Do pola mamy 5 km. W sumie zależy, którą drogą pojedziemy. Ale ja pojadę obwodówką, tak zwaną naszą żwirówką, niż przez wioskę się cisnąć. No i także dzisiaj mamy piątek. Jutro jedziemy kukurydzę skosić, 5 hektarów. No i poniedziałek, wtorek, środa jest zarezerwowane na siewy zbóż. Będziemy już zamknąć ten temat i zacząć wtedy już w pełni sezon kukurydziany i się nie przyczepiać i się nie martwić, że zboże nie jest posiane. A tu jest już czas. W sumie jeszcze zostanie nam do posiania pszenica ozima, 2 hektary. Ale tą pszeniczkę to posiejemy dopiero po kukurydzy, bo to jest, będzie kawałek po kukurydzy, po stanowisku, gdzie była kukurydza, znaczy jeszcze jest. Ale pszenicę można troszkę później pasieć, to nic tam jej nie będzie. Zresztą te zimy takie, co są teraz, to na te zboża, to nie ma problemu. No i tak to wygląda. Najgorzej te brony rozkładać i składać te dziesiątki, ale jak już się rozłoży, to wtedy robota idzie. Najgorzej jest, jak jest sprzężowina, dużo czegoś takiego, to wtedy po prostu się robi takie to, że na bronach się to wszystko zostaje, no i trzeba wtedy ręcznie to podnosić,
wyrzucać już takie tam. Więc to jest problem w tych bronach. A tak ogólnie to jest ok. Dobra, ja na razie kończę. Jadę na pole i widzimy się na polu. No i dobra, jesteśmy na polu. Ja kończę ostatni przejazd wzdłuż. Bo kilka razy na oko przyjechaliśmy. Przyjechał tata z nawozami. Miał być troszkę wcześniej, no ale wyszło jak wyszło. I tak, po co bronujemy? Po pierwsze, żeby to wyrównać ogólnie. No i po drugie, żeby lepiej się siało. A po drugie, żeby rozbić te bryły, które są z gliny. A tutaj jest tego sporo, tu jest mieszana ziemia. Wszystkiego tutaj jest. No i co tu mogę więcej powiedzieć? W miarę szybko nam to idzie, pół godzinki niecałe nam zeszło przyjechanie kilka razy naokoło i później wzdłuż. Teraz walniemy naokoło praktycznie cały czas, żeby to się wszystko ładnie wyrównało. No i tam, gdzie jest, są jakieś nierówności na poprzeczniakach czy coś, to kilka razy też się przejedzie, bo już przejechane jest, żeby to później ładnie było jak na stole, a nie po prostu wjechać w orkę i później nie dalej przy sianiu się telepać ciągnikiem, to później przy koszeniu tak samo. A tutaj ładnie wyrównamy. Wilgoci jest, żeby później nie było komentarzy, że wilgoć tracimy przez te bronowanie. Trochę tracimy, wiadomo, bo to się kurzy, jak się przebronowuje, ale później jest jazda normalna po tym polu, a nie jak na poligonie. Paweł bronuje tam, bo zaraz podjedziemy bliżej. Trochę się tam kurzy, ale widzicie, tak to wygląda po tych bronkach. Tutaj jest piasek, to tutaj nie trzeba tyle jeździć razy. Ale tam z drugiej strony jest glina, no i Paweł teraz tam tą górkę taką najbardziej glinastą rozbronowuje. Ja jadę do niego. No, teraz tak jakby na szagę jadę, ale to jedziemy w kierunku tej górki. Będziemy sypali. Tutaj było zboże cięte, prawie całe, bo na około 6 razy było zostawione, bo kolega chciał słomę zebrać, to po prostu zostawiłem, a reszta była pocięta. Także już wiemy, coś poszło. Teraz pójdzie NPEK. Nie pamiętam jaki, musiałbym zobaczyć, bo na workach, ale nie pamiętam jaki. W dawce po 200 kg od korzeń. No i później pójdzie przeżyto talerzówka z siewnikiem, tak jak wcześniej mówiłem, choć agregat talerzowy. A my tutaj staramy się to w miarę wyrównać, żeby to jakoś te pole wyglądało, a nie tak jak mówię, jak na poligonie. Widzę, że godzinka bronowania na dwa takie zestawy i po robocie. I będzie jak trzeba. Później tylko trzeba będzie kamienie podbierać, bo trochę ich tutaj się znowu wyorało. Ale co zrobić, no. Tak jedymy. Podjedziemy do Pawła, zobaczymy co tam się dzieje. Pawła brony lepiej rozdrabniają, chociaż są bardziej zdarte. Ale lepiej to robią, bo po prostu tak jakby on miażdżą troszeczkę też, bo mają niższe zęby, bo są zdarte. Dlatego to tak jakby może troszkę lepiej na takie bryły. Bo moje zęby mają długie zęby i to też rozwala, ale nie tak od góry ich nie przyciska. No i poza tym jego są typowo ciągane, moje są hydraulicznie podnoszone, także to też jest różnica z tego co ja zauważyłem. Może ktoś ma inne uwagi. No i on ma zaczepiane. Zaraz podejdziemy, zobaczymy co on powie. Jak tam robota? Co? Nie powolutku, szybko. Dobrze idzie, co? Pół godziny. Ale to masz 9 metrów, ja mam 4,5 gdzieś. Czy 10, no tak około, no to jednak to idzie sprawnie. Ja to mam tutaj poprzekręcane, poprzewiercane otwory i pozakładane śruby, bo można było dostać, już nie będę mówił czego, podczas jazdy. Tej i tamtej. W miarę to wygląda, ja co? Teraz zaczepiałem dwie bosie na tej glinie. To jest najgorzej właśnie. No ta górka, ale nie? Ja tutaj wymieniłem śrub z zabezpieczeniem. Ile po prostu razy tutaj trzeba było wychodzić na tej glinie. No. Nic, dobra, lecimy dalej. Mam zmiennika na później, także jeszcze jeden kawałek dzisiaj zrobimy. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu na pierdoły. No i dobra, lecimy teraz sobie kilka razy naokoło, może
dwa czy trzy razy, coś koło tego. I później polecimy na szagę. Na tak jakby na przekątną pola. Każdy wie, o co chodzi. Pod skosem po prostu, żeby to ładniej zarównać te pole. Po pierwszym razie wiadomo, naokoło trzeba było to, że znaczy naokoło, trochę naokoło, później na te poprzeczniaki porobić i wzdłuż. Teraz jedziemy na około, żeby znowu te poprzeczniaki, tutaj gdzie pług po prostu był podnoszony do góry. Wiadomo, jakieś tam zawsze coś tam zostanie, nierówności. Dlatego tak pojedziemy. A później będziemy jechać właśnie na szagę. A później na sam koniec jeszcze przelecimy pewnie tam, gdzie najgorsze nierówności. I będzie po robocie. Tak się zdaje, że to tyle roboty, ale na takie dwa zestawy. No to ja jeszcze mam 5 brona, ale Paweł ma znaczy 5 pól, a Paweł ma 10, także to idzie szybko. Tata sieje nawozy, sobie trzecie kółeczko zaraz będzie leciał. I będzie można wtedy już bronować na szagę. Byśmy pewnie robili to może prawie od razu, a na koniec byśmy tylko naokoło przylecieli, tak jak teraz. Ale no nie pojedziemy niepobronowanym drugi raz, no bo byśmy musieli później, znaczy niepościanym nawozami, no bo byśmy musieli później znowu jechać. Po tym, a to już by było trochę bez sensu. No, lecimy teraz tak, przerównamy te poprzeczniaki, a później lecimy na skos, a później do domu. Znaczy do domu. Co do domu, czym do domu, ja na drugi kawałek chcę dzisiaj skończyć, żeby w poniedziałek jechać już na borki. I gitara. Dobra, widzimy się niedługo, a ja tu sobie trochę pośmigam i porównam. No i lecimy na szagę z kosem. No, nie dokładnie tak, że lecimy po przekątnej, bo to jest taki prawie kwadrat, no, prostokąt, ale taki nieduże, dłuższy ma po prostu boki jedne, boki od drugiego. Dlatego lecimy nie od jednego końca do drugiego końca po przekątnej, tylko tak można powiedzieć, że w jednej trzeciej, coś takiego. I jest wystarczająco. Ujeżdżam, pokażę. Tak to się prezentuje. Proszę się kurzy. Szybko pojechałem, że pokazałem wam. Ale to nie jest. Ładnie to równa, jeżeli jedziemy właśnie tak teraz pod kątem porania. Dobra, zaraz wracam, bo Paweł do mnie dzwoni. No i dobra, jestem z powrotem. O, Paweł kamulca wyciąga, ale będziemy zbierali przed siewem. Przywieziemy zboże na pole. Dużo nie ma tych kamieni, tylko na glinie tam jest trochę z tamtej strony. W takim piasku może bardziej, tutaj to nie ma. Nie ma tutaj kamieni żadnego. Czasami się głazy trafiały. Pamiętam, musieliśmy kukurydzę tu pierwszy raz. To takie głazy były, że we dwóch to było ciężko unieść. Ale trzeba było zbierać, no bo jak to później kosić? A później sam to przecież kosiłem, to jakbym się wpierdzielił takiego kamienia, bo to nie widać, to byłaby masakra. Dobra, ja tu mam już taki trójkącik, został mi, to go tutaj zrobię. Paweł pojechał tam już na ten większy kawałek, to został, bo to byłoby bez sensu, żeby Paweł tutaj się pierdzielił z tymi dużymi bronami, a ja z tymi małymi mogę to zrobić sprawniej. Właśnie, ładnie to zarównuje pod kątem. Później jak się pójdzie po agregacie, to w ogóle będzie ładnie, ale często tak robimy, że jedziemy właśnie na szagę. Zresztą na żagę, na skos, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, żeby polne dobrze wyglądało, było jak na stole, a nie jedziesz jak na poligonie. Kiedyś pojechałem kosić kukurydzę do klienta jednego, w sumie 2 lata temu. Ja myślałem, że coś mnie strzeli, trafi, albo co gorszego jeszcze. Bo nie dało się po tym polu jeździć. A niektórzy powiedzą, a bo nie da rady, bo mały ciągnik, małe maszyny. Nie, to nie jest żadna wymówka. Zajedźcie do Dominika, tak zwanego sobotnika, uprawia swoje pola tylko i wyłącznie 30 i ma proste łąki, proste pola. Kukurydzę u niego kosiłem wczoraj, ładnie było,
Jedynie co był na środku, bruzda lekka, ale to wiadomo, jak się na rozorę może tak wychodzi, ale nie była ta duża bruzda, także to nie było problemu. A ogólnie pole było ładne, wygłaskane, wyrównane i dobrze się kosiło, bo się jechało jak trzeba, a nie można coś urwać. No i tak to wygląda. Pole musi być równe. A co do MTZ-a, właśnie dzisiaj go przestawiałem. Wywaliło uszczelkę na pierwszym garze. Także MTZ już zostaje do zimy nietykany. Zimę będziemy wymieniali uszczelkę. Zobaczymy to z łowicą, co zresztą. Jak tam wygląda, wyglądają tłoki, pierścienie, bloki takie tam różne. No i oczywiście tarcza sprzęgłowa będzie zmieniona. Może się uda wstawić wspomaganie na orbitrolu, to będzie w ogóle bajka. Zobaczymy. Możemy, zobaczymy, jak to będzie jeszcze wszystko wyglądało. No, tak Mruczek się prezentuje. Widzicie, tylko tumen kurzu za nim. Ale mi się podoba, jak on pracuje. Fajny ciągnik. Gdyby jeszcze te ciągniki wszystkie nie były awaryjne, się nie psuły, to byłoby w ogóle bajka. No i dobra, ja tutaj mały trójkącik właśnie skończyłem. Lecę tam do Pawła i widzimy się niebawem, jak będziemy składali brony. Także widzimy się za kilka chwil. No i dobra, po robocie w miarę równo, znaczy moim zdaniem jest równo. Jeszcze agregacik przeleci po tym, nie będzie w ogóle elegancko. Jadę do Pawła, pomogę mu złożyć brony, bo samemu to jest ciężko, no i dłużej. Co robić? Na tych piaskach to siada. Elo mordo! Ile na godzinę jeździłeś? 11. To ja też tak mniej więcej 12, 11. Po pierwszym razie to 10, bo... O, pług powieźli. Możliwe. Dobra, my będziemy kończyli, bo będziemy teraz akurat składali bronki, także nie będzie jak nagrać. Także najgorsza robota. Najgorsza robota, złożenie i rozłożenie tych bron, a później to już bajka. Dobra, to co? Kończymy. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Na razie. Półtora godziny i po robocie. 5 hektarów zrobione. Także do zoba. Subskrybujcie i lajkujcie oraz komentujcie. A teraz to ładniej kółko idzie, co? No i taki jeszcze krótki odcineczek, znaczy nie odcineczek, tylko końcówka odcineczka. Niestety, kurczę, tutaj na tej glince to nie tak chłopsiup. Myślałem, że to pójdzie szybciej, a tutaj, żeby to rozbronować, to jest ciężko. Mamy godzinę zaraz 21. Dalej działamy na polu. No niestety, trzeba jakoś na ten chlebek zarobić i coś do chlebka, bo na chlebek to jest na chlebek, coś do chlebka by się przydało. Teraz zmiana była, ja tutaj jeżdżę Lambo, no i zostało nam ostatnie teraz okrążenie, bo najpierw zrobiliśmy naokoło, później troszeczkę poprzeczniaki przebronowaliśmy, no i później zrobiliśmy na szagę. Tak jak na poprzednim polu. No i teraz naokoło jeszcze raz jedziemy, żeby to wszystko ładnie przerównać. A później po agregacie pójdzie. Nawozy też posiane tutaj były. No i oczywiście nawozy zostały tak jakby trochę bardziej rozciągnięte niż na przykład w jednym miejscu były nawozy za dużo. No to po bronowaniu się porozciągały. Także takie plusy też bronowania.
ciężki temat w rolnictwie. Wiadomo, trzeba zapierdzielać, trzeba pracować, ale ja tam się. Ja nie, po prostu nie użalam się nad sobą, że muszę pracować, że coś tam, po prostu lubię to, chcę pracować. Jakbym nie chciał na rolnictwie pracować, to bym sobie poszedł do innej pracy, ale lubię to. Tylko że najgorsze jest to, że denerwują mnie takie komentarze, że mam tak dobrze, tak wspaniale i w ogóle. Fajnie, że jeżdżę Lambo, nie? Też mnie cieszy. Tylko że 3 lata po 4 klocki prawie trzeba budzić miesięcznie. Także to jest tylko jeden ciągnik. A co zresztą? Nic nie będę więcej mówił. Także kończę już teraz i do następnego. Trzymajcie się, cześć.